Kochani, witam serdecznie spod Urzędu Miejskiego w Dębnie. Kolejny dzień pracy za nami i tak naprawdę kończy się pięcioletnia kadencja 2018-2023 w zamiarze, ale została przedłużona do roku 2024. Kochani, chciałbym Was dzisiaj na chwileczkę oprowadzić po Dębnie, bo przez te 5 lat wydarzyło się mnóstwo fantastycznych rzeczy. Zainwestowaliśmy ogromne środki finansowe. Nie starczyłoby mi dzisiaj dnia tak naprawdę, żeby oprowadzić Was po wszystkich inwestycjach, dlatego za chwileczkę zaproszę Was po taki objazd, spacer pode mnie, gdzie pokażemy najważniejsze inwestycje, które zrealizowaliśmy, ale co ważne, pokażemy Wam jeszcze również, jakie mamy plany na dalsze funkcjonowanie, na dalsze działania, na dalsze inwestycje w gminie Dębno. Zapraszam serdecznie, chodźcie ze mną. I witamy w pierwszym niesamowicie ważnym, istotnym miejscu w naszym mieście, jakim jest nasz Dębnowski Szpital. W ogóle w całej naszej gminie. Nie bez powodu zabieram Was właśnie tutaj. Od tego miejsca zaczynamy. Tutaj chcemy powiedzieć, co nam się udało zrealizować, ale też jakie mamy plany na przyszłość. Właśnie Ala, co nam się udało zrealizować w tej kadencji w naszym dębnowskim pięknym szpitalu? W tej kadencji udało nam się zrealizować naprawdę dużo. Udało nam się wyremontować izbę przyjęć, oddział wewnętrzny i przenieśliśmy w XXI wiek oddział dziecięcy. Wygląda cudownie, kolorowo, wspaniale i pochwalimy się, jesteśmy jedyni w okolicy, którzy mają oddział dziecięcy. Cudowny, oczywiście, wspaniały. Tak. Ale jeszcze zakupiliśmy rzecz niesamowicie ważną. Creme de la creme, taki top. Od wielu lat się o to starano, wielu prezesów się o to starało, pracowników, właścicieli. W tej kadencji nam się udało. Dzięki staraniom pracownika szpitala, pani prezes, nas jako wspólników, jednych z właścicieli udało nam się zakupić, co? Tomograf. Otóż to, ten tomograf komputerowy już działa, działa i prywatnie, i na NFZ, ale przed nami jeszcze bardzo dużo planów. Na zbliżającej się kadencji w naszym programie wyborczym mamy kilka punktów dotyczących szpitala, a będzie to. Przede wszystkim, wymaga jeszcze remontu. Tak, to jest oddział chirurgiczny, który potrzebuje bardzo szybko remontu. Pamięta czasy PRL-u, powiedzmy sobie to szczerze, to jest totalny PRL i to musi ulec zmianie. Instalacja PPOSZ, która jest bardzo ważna i jest wymagana już od bardzo dawna. No i mamy jeszcze plany. Takie marzenie mamy małe, że skoro jest tomograf, no to dobrze by było, żeby jeszcze był inny sprzęt, czyli... Tak. Rezonans. Mielibyśmy diagnostykę na najwyższym poziomie. Ale jest jeszcze drobna rzecz. Wydaje się drobna, ale dla pacjentów szpitala niesamowicie ważna, czyli dojazd do szpitala. Z tyłu są niesamowite wyboje, dziury, błocko, ale to się zajmiemy już teraz na wiosnę. Nie będziemy czekać z tym. Zaczynamy, bo to wymaga naprawdę pilnej poprawy. Żegnamy spod szpitala, zapraszamy w inne ważne miejsce dla nas w tej kadencji i w naszym mieście. Do zobaczenia. Kochani, witamy Was na naszej cudownej, wspaniałej, pięknej plaży miejskiej. Parasole przypominają Dubaj, ale tak naprawdę wszystko jest to zasługą, to co się tutaj działo przez ostatnie lata, co udało się zrobić, zasługą pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w głównej mierze Pawła Osowskiego, który tutaj masę potu i pracy włożył, również pozyskiwał środki z budżetu obywatelskiego, żeby takie piękne rzeczy tutaj się zdarzyły. Paweł, co się udało zrobić na plaży w ostatnie lata? Tak jest. W 2019 roku pierwsza inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego, przystań rekreacji wodnej. Mamy do dyspozycji rowery wodne, kajaki. W kolejnym roku udało się stworzyć to, co mamy za plecami. Parasole ze strzechy, 200 ton piasku nawiezione, nowa plaża praktycznie od zera stworzona. Można w okresie letnim wypożyczyć rowery, kajaki. No tak i popływać jest. Na wake'u oczywiście. Na wake'u, tak. Wake za plecami również. Standardowa rzecz. Co dalej, panie burmistrzu? Co dalej? No ale jeszcze zapomnieliśmy, jest tutaj siłownia zewnętrzna również dla tych, którzy chcą troszeczkę się, że tak powiem, doćwiczyć. No ale przed nami jeszcze dużo planów, bo jak widzicie, jeszcze brakuje nam kilku elementów. W naszym programie, wspaniałym programie wyborczym zamieściliśmy fantastyczne rzeczy dotyczące kontynuacji, rewitalizacji tej plaży. Czyli musimy zacząć od tego ogrodzenia, które pamięta jeszcze czasy chyba lat 90. Pamiętam, na pewno starsze ode mnie. Ja albo jeszcze starsze. Pamiętam jeszcze, była tutaj kasa, przeskakiwało się przez ten płot, próbowało się gdzieś przeskoczyć, a na górze był taki smar i ten był olbrzymi problem. Ale ten ogrodzenie wymaga wymiany. Wymiany wymaga również zrobienia wiata plenerowa. Wiata plenerowa musi być stworzona, imprezy kulturalne będą się odbywały. Dokładnie, przecież mamy tu rozpoczęcie i zakończenie lata i ona wymagałaby, tak, żeby była właśnie zadaszona. Mieliśmy zresztą tutaj kino letnie, również idealne miejsce na to, żeby tutaj się odbywały małe koncerty, dyskoteki. Młodzież uwielbia przecież tutaj dyskoteki z naszymi wspaniałymi DJ-ami. Ale kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak się wychodzi tutaj z wody, to czasami chce się po prostu
Do toalety i pójść pod prysznic. I tego nie ma. Zewnętrzne prysznice, potrzebujemy to na pewno i to w tym roku zrobić. Wyczyścić dno jeziora, bo też już jest troszeczkę... Dokładnie tak. Zaniedbane. Do tego zrobimy miejsce na grilla, grille murowane i myślę, że będzie I będzie fajnie. Cudownie. Ewentualnie jeszcze rozpoznamy, gdzie linię brzegową uzupełnić faszyną. To jest fantastyczna rzecz, która zapobiega degradacji linii brzegowej jeziora i myślę, że nasza plaża będzie cudowna. Dowieziemy kolejnego piasku, rozpoczęcie lata, zakończenie lata, dyskoteki będzie można tutaj robić i młodzież będzie miała fantastyczne miejsce na swoje spotkania. Działamy, a już przypomnę, niebawem w maju stanie tutaj miasteczko ruchu rowerowego tam, w tamtym miejscu, będzie mogło uatrakcyjnić ten teren. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy dalej. Paweł, dziękuję Ci bardzo za tę pracę tutaj. Bardzo. Będzie dalej fantastycznie, wspaniale. Mamy to w naszym programie. Jedziemy dalej, zobaczcie, co się działo w Dębnie. Witamy Państwa z parku, który z dnia na dzień staje się coraz ładniejszy. Park jest elementem rozbudowanej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W miejscu, w którym stoimy, już niebawem powstanie tężnia solankowa, na którą szczególną uwagę zwracali nasi seniorzy. Przy tej tężni znajdą się ławki, na których będzie można wypoczywać, jak i ultranowoczesna toaleta, której brakuje w tym obiekcie. Na tą inwestycję jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków. To jest dofinansowania w wysokości 80%. Także już wkrótce dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszych seniorów będzie miejsce nietuzinkowe. Zapraszam. Kochani, witam Was na naszym wspaniałym, cudownym, przepięknie położonym stadionie miejskim przy ulicy Gorzowskiej. Wiele się tutaj zmieniło. Wiele chyba jeszcze wymaga poprawy. Co myślisz o tym, Łukasz? Panie burmistrzu, piękna trybuna, lewa strona, piękne oświetlenie. Chłopaki mają możliwość wieczorami trenowania, ale co z bieżnią i co z drugą częścią trybuny po tej prawej stronie? To jest to. Z ubolewaniem przyznaję, że nie udało nam się jeszcze zrealizować bieżni oraz trybuny prawej oraz wykonać nagłośnienia profesjonalnego, ale w tej kadencji to uczynimy. Mamy już na to pomysł, mamy już na to przygotowane wnioski o to, żeby o to aplikować, bo bieżnia po prostu musi tutaj być. To jest stolica polskiego maratonu, a nie ma profesjonalnej bieżni. Również nad tym ubolewam i gwarantuję Wam, że to zostanie wykonane. Czyli będzie. Oczywiście. Znajdujemy się w miejscu, które jest znane praktycznie wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy. To jest plac po byłym NZPOW-u, który niegdyś był takim brzydkim kaczątkiem, ale jak widzicie, teraz dużo się tutaj dzieje i wkrótce to miejsce się zazieleni. Drogi, po których teraz idziemy, będą utwardzone. Po bokach staną ławeczki, na których będzie można odpocząć, pójść nawet na spacer. A dodatkowo po mojej lewej stronie przeniesiemy targowisko miejskie, wprowadzimy je w nowe miejsce, w XXI wiek, żeby nasi kupcy, nasi mieszkańcy mogli w komfortowych, w zadaszonych warunkach i z toaletami korzystać po prostu i kupować najświeższe rzeczy wprost od naszych lokalnych kupców. Już w maju będzie można zobaczyć efekty tej pracy, także to już bardzo blisko. Znajdujemy się na płycie bocznej boiska przy ulicy Gorzowskiej. Przez wiele lat płyta ta była płytą piaskową, później stała się trawiastą, ale niestety stan tej murawy nie jest zadowalający. Poza tym bez wątpienia przydałoby się tutaj coś innego. Co, Paweł, by się przydało? No, płyta główna ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowa. Ja tu się wychowałem, tutaj zaczynałem swoją przygodę z piłką nożną, było boisko, no, dużo się nie zmieniło, dlatego potrzebne to jest, aby młodzież mogła się rozwijać z UKS-u, z MKS-u oraz pierwsza drużyna naszego zespołu miała godne warunki do trenowania. Musi powstać boisko ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe. Jako byli zawodnicy MKS Dąb Dębno przypilnujemy tego tematu, aby tu powstało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą. Kochani, witam Was bardzo serdecznie z ulicy Dargomyskiej, strefa przemysłowa. Tutaj właśnie, w tym miejscu powstanie odwiert geotermalny. Kiedy 5 lat temu wpisywaliśmy ten punkt do swojego programu wyborczego, spotykał się on z takim niedowierzaniem, uśmieszkami, że to niemożliwe, że to jakieś nasze fantasmagorie. Okazało się, że 30 gmin w Polsce złożyło wnioski o dofinansowanie, 15 z nich otrzymało, wśród nich gmina Dębno 12,5 miliona złotych na 100% pierwszego próbnego odwiertu geotermalnego, który będzie w tym miejscu. Trwają ostatnie etapy uzgadniania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i rozpoczynamy tutaj dosłownie za kilka tygodni, za kilka miesięcy rozpoczynamy tutaj odwiert.
Jest to projekt, na który szczególnie czekamy, z tego względu, że po pierwsze, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, woda będzie miała odpowiednią temperaturę i wszystkie inne parametry, będziemy mogli ją wykorzystać do ogrzewania, do wszelkiego innego rodzaju działań. Przyczyni się to do oszczędności, ale przede wszystkim do tego, że powietrze w Dębnie będzie czystsze. A w czasach, kiedy stawia się na odnawialne źródła energii i na zieloną energię, jest to szczególnie ważne. My już kilka lat temu o tym myśleliśmy i wiedzieliśmy, jak ważne jest zdrowie mieszkańców i jak ważne jest czyste powietrze w naszej gminie. I tak, już wkrótce tutaj właśnie odwiert geotermalny, pierwszy w Dębnie i w tym rejonie, tak ważny, tak istotny. Kochani, przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Widzieliście tylko zalążek tego, co się działo, co się jeszcze będzie dziać u nas w gminie. Niebawem do domu każdego z Was trafi nasz biuletyn wyborczy, w którym będziecie mieli informacje, w którym poinformujemy Was o wszystkich inwestycjach, jakie dokonały się w naszej gminie w przeciągu ostatnich 5 lat. Zawarte są na wielu stronach, a następnie przedstawiony jest nasz program wyborczy oraz skład naszego komitetu wyborczego. Do każdego z Was do domu trafi taki materiał, zapoznajcie się z nim gorąco, a 7 kwietnia proszę Was o głos na mnie jako kandydata na burmistrza oraz na Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Kulbickiego i kandydatów do Rady Miejskiej. Pozdrawiam serdecznie, spotkajmy się przy urnach 7 kwietnia 2024 roku w niedzielę, tydzień po świętach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, miłego dnia.